Ale imprezka. Dzień dobry, ja jestem Kairos, a to jest 17 odcinek z Minecrafta. Oto jeszcze zielony ogórasek do mnie idzie, no jak wspaniale, no jak miło. Ale dosyć ciekawe, dawno nie widziałem, żeby właściwie wszystkie, wszelakie potworki, wszelakiego bytu, wszelkiego typu w tych pancerzach chodziły. Zdecydowanie w Minecrafcie, wow, zbyt rzadko one się pojawiają. Dobra, ogórek, ty jesteś moim priorytetem, bo te zombie straszne nie są. One terenu nie popsują, ty popsujesz jak najbardziej. Dzień dobry, dzień dobry. Cóż, co mogę powiedzieć, bo się troszeczkę znowu zawiesiłem. Ostatnimi czasy, w sumie półtora tygodnia temu, ostatni raz jak graliśmy w Minecrafta, to było w ramach jakiegoś streama. W sumie ciekawe, że to jest 17 odcinek, czy czegoś nie popieprzyłem. W każdym razie troszeczkę wam przedstawię zmiany, jakie mają miejsca, bo jestem zdania, że to jest fajna gra, żeby czasem na te strumyki puścić i coś bardziej, powiedzmy, zrobić ciekawszego. Z uwagi na fakt, że na streamach łatwiej taką podjąć decyzję, w jakim kierunku potem na odcinki coś zacząć budować, a zawsze to potem na odcinku mogę przedstawić właśnie, co to się działo. Właśnie to się dzieje, że się golem pojawił, co nie sam. Sam z siebie, samoistnie. Dlatego, że rozmnożyliśmy troszeczkę wieśniaków. I widzicie tutaj mega dużo śniegu. To się za chwilę też okaże. Zaraz, kot. Ej, poważnie? Czyli wskazuje na to, że jak mamy wystarczającą ilość wieśniaków. Aj, nawet szkielet się pojawił, co jest? Dawaj, Ivan Chilsing, załatw go. Oczywiście Ivan Chilsing, nawiązanie do naszego obrońcy Gadiukinowa. I łącznie, jak była jeszcze seria z Minecrafta. Saturaskiem, ale zmierzam do tego, że troszeczkę tych więcej wieśniaków się pojawiło i się wieża popsuła, także trochę się działo, a za chwilę do tego dojdę. Właśnie widzicie, gościu śpi sobie na lewitującym łóżku. Czyli jeżeli jest wystarczająca ilość wieśniaków, chyba 4 czy 5, pojawia się samoistnie golem, ale widzę, że pojawiają się też koty. Czyli możemy mieć następcę ocelota. To się dobrze składa, zobaczę, że są jakieś ryby tylko. A wieża się spaliła? Nie zgadniecie, w jaki magiczny sposób. Przez piec, tak. Wszystko było tutaj obudowane kamieniem i naprawdę dawało radę przez kilka godzin zabawy, powiedzmy. Ale ostatecznie wzięło się tutaj, złapał ogień, no i troszeczkę wieżę mi uszkodził, którą trochę odbudowałem, ale nie do końca, bo stwierdziłem, że mi się tego na streamie nawet nie chciało robić, ale mi się cała biblioteka spaliła prawie. I to jest jeden z gorszych minusów i muszę teraz na nowo trzciny cały czas zbierać, żeby zyskać wszystko na odbudowę. No generalnie to jest właśnie minus tego wszystkiego, że to jest drewna, że ostatecznie się spaliło, ale wieża odbudowana zostanie. Nie wiem tylko, czy przypadkiem nie będzie lepiej umieścić biblioteki po prostu w jakichś podziemiach, czy coś w ten deseń. Tutaj bez zmian, oprócz tego, że sobie wieście jak śpi w moim łóżku, a nie powinien. To ma ponad miesiąc, a to dalej tutaj stoi, nie? W ogóle ta głowa creepera została przeze mnie na kodach przywzwana, więc sobie powinienem ją wywalić. Hop, i ona nie ma, ona nie istnieje, muszę ją taką zdobyć w sposób normalny. Właściwie jeden z NPC-tów ma na imię Saturas, z tego co pamiętam, bo pozwoliliście mi też name tagi przyzwać, bo one i tak za bardzo nic nie zmieniają. Tutaj jest sam kamień w sumie. Dobra, zejdźmy do magazynu, zobaczyć, czy są ryby jakieś, bo i tak to nie jest jakoś wybitnie ważne i istotne. A tak to przynajmniej, wiecie, może być śmieszne. Tak samo jak mamy tego kuraka magazyniera. Tak, oczywiście, nasz to jest strażnik magazynu. Ja szukam ryb, tu mogą być ryby. Mam, o, jedna surowa, ale tylko jedna. No nie jest tego zbyt wiele. Przydałoby się postawić chatkę za jakiś czas, rybaka. Ale to za chwilę powiem, to za chwilę jeszcze pokażę. A, i przy okazji mógłbym trochę poodstawiać rzeczy i wziąć materiałów pod budowę. Czekajcie, tu mam Kill of Unbreaking i Unbreaking. To są te same. Sobie te mogę odłożyć, bo ulepszałem te Kill of'y i niekoniecznie mi coś wyszło z dotykiem, jaki bym chciał, takim odpowiednim. Ale widzicie, to są tutaj mi takie powsadzane. Dobra, pochowam jeszcze tych pierdół tutaj. I za chwilę pójdę z tym, co najważniejsze, na przygodę, żeby trochę coś tutaj pobudować i wam jeszcze pokazać pewne ciekawe aktywności. Będę musiał jeszcze troszeczkę ten magazyn jeszcze zmienić, ale to niewiele. Weźmy sobie troszeczkę więcej stone bricksów i z całą pewnością zobaczę, czy jeszcze mam tutaj węgiel gdzieś. Czy może cały węgiel jest do góry?
Jest tylko tych 7 sztuk. No nic. Tutaj tak dla picu zacząłem kopać kolejną jakby kondygnację pod ziemi, bo był pomysł, żeby zacząć jakieś katakumy budować. Jeszcze na tym niższym poziomie pewnie bym zaczął. Jakieś tajne przejście przykładowo do krypty Saturasa, ale to może w przyszłości na streamach. Bardziej z tej strony bym zrobił jeszcze odnogę do stacji kolejowej, żeby zbudować kolejkę pod Górniczą Dolinę czy inne obszary, ale właśnie to za jakiś czas. Czy ja z tych pieców korzystam? Właśnie nie za bardzo. Dzień dobry. Ty jesteś... Aha, tym gościem, który za 10 gliny daje emeralda, za jednego emeralda 10 cegiełek. To jest bardzo miłe. Jest węgielek. Mam nadzieję, że ten kot tutaj za bardzo nie ucieknie, chociaż nie powinien z tego obszaru. Jest, 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 jest. Ale tak, taki niepewny, więc... Może z tą jedną rybką się uda? A jak nie, to skorzystamy z wędki. Tyle on się trochę cyka. Mama Saturasa, idź sobie, bo tutaj kota mi puszysz. Jakie to są... Płochliwe zwierzątka. A, w ogóle dlaczego tu jest śnieg? O, udało się. Jej, owce lat numer 2. Chodź tutaj. Muszę cię tutaj zostawić, żebyś się nie popsuł. Śnieg tutaj by było został stworzony bałwanek, ale widzę, że ten bałwanek chyba zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W sumie z uwagi, że tutaj był szkielet, to jest możliwe, że umarł w ten sposób. Aha, kotek się położył na łóżku, to niech tutaj siedzi. O, jest Saturas, jest. Oczywiście wszyscy się śmiali, że Saturas jest narzędziarzem, czyli będzie kuł młoty i sierpy. Oczywiście zaprowadzimy tutaj komunizm. Mamy naszych pracowników, więc jak tylko wszystko się odbuduje, to będzie jakoś lepiej funkcjonować. Także tak, można mu fajne rzeczy sprzedawać. Z tego co widzieliście, tutaj ten węgiel powinien być. Jest, Roxana węgiel, bierzemy. Tutaj mam ten gładki kamień, ale nie pamiętam, do czego on mi był potrzebny. A, on mi był potrzebny do podstawy pod kuraka. Dobra, to ją potem zrobimy. Wróć Kairos, potrzebujesz trochę cobblestone'a, bo chciałem go wsadzić do skrzynki, tak. Do pieców, bo oczywiście jest troszeczkę więcej potrzebnych kamiennych cegieł i ich nigdy za mało. Czy coś. Weźmy trochę po połowie węgla. I jeszcze odpalmy piece tutaj w środku baziorki, bo też się po prostu przyda to zrobić, co nie? Aha, to jest w ogóle jakiś iron ore, okej. Dobra, to weźmy jeszcze po połowie, bo to kompletnie nam wystarczy. I też troszeczkę tutaj powsadzajmy tego, ale nie w ten sposób. I tak... No i tak, tak pira z oko to robię już na szybciocha, bo wydaje mi się, że tak trochę dużo gadam. Ale ja mam nadzieję, guys, że wam to nie przeszkadza, po prostu znowu ten Minecraft długo grany nie był. I nie wiem, na czym ostatnio stanąłem i czy powinienem stanąć. W każdym razie dalej trochę jest owiane wszystko tajemnicą, bo wam nie powiedziałem. Ale jeszcze idziemy w jedno miejsce, czyli w kierunku Górniczej Doliny. Tak zwanej, przepięknej, uroczej. Już wszystko się za chwilę wyjaśni. Kota mamy, potem go nazwiemy name tagami, jest gitarka. Także ogółem są sobie kiedyś zwierzęta przyniesiemy prawdopodobnie pod kuraka, będzie najlepiej. Ale tutaj właśnie powstaje coś takiego. Uznałem, że tutaj będzie fajniejszy design, kiedy właśnie powiedzmy drewno świerkowe będzie taką obramówką i tutaj wypełnimy wszystko kamienną cegłą. Tak jakby to było takie podtrzymanie naturalnej góry. Przed, nie wiem, osuwaniem się, no wiecie, zadbanie o to miejsce, jeszcze po tej stronie trochę to ogarniemy. I dalej to poprowadzę, aż tam pod tą sztuczną skałę wystającą. Właściwie trochę ją postaram się jeszcze zmienić w tym kierunku, by wyglądała ona o wiele bardziej naturalnie i była taka grubsza, co nie? Wydaje mi się, że to będzie całkiem fajne rozwiązanie, ale mnie ta wieża straszy. Także to będzie budowane. Ale jeszcze tutaj... Tak z dirtu bardzo wstępnie zacząłem stawiać oczywiście wstępne szkice pod mury, bo właśnie z kamiennej cegły z chęcią zaczął jakieś pierwsze podwaliny już stawiać. I tutaj też wyznaczyłem jakby taką potencjalną wieżę, która by w tym miejscu stała. Na podobnej zasadzie jak tutaj też by to zostało obudowane tak po bokach, żeby nie straszyło ziemią. Tu właśnie będą schody, tu będzie wejście do naszej bazy. Tutaj będzie kolejna taka wieża odstająca, no i jakoś tutaj też powinienem trochę tę górkę polepszyć i do tamtej jakoś to będzie. Tutaj również trochę już do naszej powiedzmy przyszłej osady w kotlinie zrobiłem wszystko. No powiedzmy tutaj ścieżka została bardziej wyrównana, także jest naprawdę co budować i co robić i aż w sumie nie wiem kurczę za co się zabrać w pierwszej kolejności. A ty myślisz, że dokąd idziesz? Proszę wrócić do magazynu, kuraku. Co za niedobre i okropne zwierzęta. Ach, ty bandyto. Bandyto najgorszy. Dobra, masz kolegę do pomocy. Proszę, nie, 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 nie tam, nie tam. Błagam. Nie, co za okropne stworzenia. Dlaczego mi to robicie, kuraki? Dlaczego te zwierzęta są takie okropne i takie nieposłuszne? Wielki kurak master powinien być z was naprawdę niezadowolony wielce. Ach, jeszcze żadnych nasionek nie mam, żeby ich przekonać, by stąd
po prostu sobie poszły. Dobra, Kuraku. A ty w ogóle czemu nie pracujesz, tylko stoisz na balkonie? Do roboty, już. Nie powinieneś się tu być. Chociaż w sumie ten kurak nie ucieknie. Chyba, że któryś wieście gdzie wypuści. Dobra, mieszę o te kuraki. Jestem tutaj tylko dlatego, że potrzebowałem jeszcze dodatkowych materiałów. Wiem, czym się zajmiemy. Nie tutaj. Dobra, jest jak to miejsce okropnie wygląda, ten zamek. To jest po prostu... O, kolejny kurak. To jest kwintesencja po prostu mojego umysłu i moich studiów, co nie? Tak właśnie wyglądają. Gdyby mój poziom życia do studiach odpowiadał wieżą w Minecrafcie, to była taka wieża. Dobrze, dzień dobry. Mamy tutaj Namtaga, który jest bardzo istotny. Owcy! Tak jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Zrobimy plebiscyt na imię dla golema. Pod jednym z moich komentarzy zostawcie swoje propozycje, a wygra to najbardziej lajkowana. Byleby był to jakiś kozak, który umie się bić. Oczywiście nasz obrońca, jeśli mnie tutaj nie ma na chacie. Masz pilnować tutaj wszystkich, okej? Okay? Wstępnie nazywam cię Iwan, może Iwan Chisik zostanie, nie wiem, jak chcecie. Ale słuchajcie, zajmiemy się po prostu rozbudową tego do końca. Mam za sobą troszeczkę właśnie stone'a zwykłego, więc myślę, że tutaj postaram się tę górkę trochę zabudować, żeby była grubsza, ale też przy okazji o wiele bardziej naturalna. A w taki sposób, żeby właśnie chyba sięgała aż dotąd. Mogłem wziąć trochę ziemi, dobra, mówi się trudno. Czyli skoro tutaj jesteście zwierzątka, to mogę wam to już rozwalić. Nie uciekniecie za bardzo, stąd to się dobrze składa, ale się już rozpychacie na boki, grubasy okropne. Boże, te zwierzęta mają tutaj ze mną aż za dobrze z jednej strony, co z tego, że są na mięso i na skóry. O, trzcina, szybko pozbierajmy ją jeszcze, to się może przydać. Nie urosła zbyt wielka? No nie urosła zbyt wielka. Dobra, bylibyśmy byli w pobliżu, poczekamy. To pod koniec odcinka, żebym to zrobił. No po prostu trzeba bibliotekę odbudować w końcu. Ja bym sobie postreamował tego Minecrafta, znowu mi się trochę zachciało w niego grać. A to może kiedyś? No oczywiście, oczywiście. Póki co w Stalkera mamy na streamach. Także grudziska sprawdzajcie, co się dzieje, bo ostatnio byłem wielce niepocieszony. W sumie to wczoraj, względem tego co mamy dzisiaj, że nagrywam. Właśnie trochę mało osób na tym streamku było ze Stalkera i się tak zastanawiałem, o kurczaki, dlaczego? Dlaczego tak? No bo pierwszym było ponad 50 nawet, do 60 skakało, a tutaj do 40 było najwięcej. Nie wiem, że to nie YouTube popsuł znowu zasięgi, bo tego nie też był trochę problem z Discordem, czy czego był to skutek. W każdym razie no trochę dużo osób głosowało na tego Stalkera, a no, tak już trochę mniej niż się zadeklarowało potencjalnie do oglądania go. Było na tym streamie. Dobra, to już mi wygląda trochę lepiej. Na pewno o wiele lepiej niż w stosunku do takiego kloca chudego, co widzieliśmy ostatnio. Może tę górkę potem spiłuję jeszcze trochę, ale nie wiem, taka maczuga Herkulesa, jednym z parków narodowych, to będziemy mieli swoją. Dobrze, bo chodzi o to, żeby teraz to doprowadzić w taki fajny sposób, względnie wyrównany, tam. Także nie wiem, jak ja tutaj powiem to lepiej zrobić, może tutaj jeszcze. W ten sposób, bo ja sobie tak to obliczyłem, żeby wiecie, było co 5, co nie? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj już szósty to jest takie zakończenie, co nie? I tutaj można jakieś latarenki potem postawić, czy pochodnie i po prostu będzie światło. Okej, albo jakby to teraz spiłować tutaj, zrobić takie potrójne w ten sposób i to rozwalić też tutaj. No myślę, że to by chyba stykło. Ech, dobra, zróbmy cztery. Dobrze, tam jest równo, tu już nie musi być aż tak równo, okej? Dobra, finalna decyzja podjęta została przez osobę mom, także już się nie stresujmy. No i okej, niech tak pozostanie. W porządku. Także już mamy tutaj bardzo, bardzo to ogarnięte. Spoko, to i tak jest 4, to z daleka nie widać aż tak dużej różnicy, jakby po prostu było mniej, co nie? Wiecie, 4, 5 to z daleka aż tak nie widać. A szczególnie, że tu jest 3 jeszcze. Nie stresujmy się, to i tak mam wrażenie, że dobrze się ma. Spoko, tutaj jakby jest to skończone, tylko jeszcze trochę się stone'a przyda, stack czy dwa, żeby to tak dobudować i będzie ta górka lepsza. A co, tutaj bym w tym miejscu postawił, to myślałem, że zamiast tych zwierząt jakby stanie tutaj zbudować. Może postaramy się troszeczkę wrócić do procedury głosowania na rozbudowy czy budowy nowych aktywności. Także tak, zajrzyjmy do opisu, po raz kolejny postaram się coś takiego wykombinować dla was, guys. Także pewnie będzie kilka propozycji, to tam będziecie mogli znowu na coś zagłosować. I jeżeli tego nie zrobię na odcinku, to prawdopodobnie na streamach bym się czymś takim zajął. Mam nadzieję, że możemy po prostu przyjąć taką politykę
Jak najbardziej. Szczególnie, że gdzieś mój koń jeszcze być powinien, to dostajnia jest nowym pomysłem. Znowu coś na zasadzie 20 głosów i lecimy. A, no i pamiętajcie przy okazji, że możecie sprawdzać przed zagłosowaniem, co ile ma już głosów. Z uwagi na to, że jak już powiedzmy jeden próg zostanie osiągnięty, to nie musicie na niego znowu głosować, bo to jest już pewność, że zostanie zbudowany. Możecie na coś innego, nie? A ja będę miał wtedy, wiecie, więcej potencjalnej aktywności do ogarnięcia. Dobra, zrobimy to tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak póki za głupek będę tak budował. Tak trochę, wiecie, bez ładu większego i składu. Znowu nie wziąłem tego dirtu. Jestem jakiś pijany i niespełna rozumu. Po raz kolejny, ech. Wow, to jest dziwne, mam dosyć ciekawy dzień w sumie z tej strony, że mam wrażenie, że trochę tak gadam. Jak najęty. A głównie o Minecrafcie. W sensie nie poczytam jakichś takich, wiecie, zagadnień co zawsze na strumykach czasami, na strumykach, tak Kairo, streamujesz. W sensie zagadnień, jak to zawsze na odcinkach, że o czymś zupełnie innym. A to tak po prostu, o, taki Minecraft. To jest dziwne, mam nadzieję, że spoko wam się ogląda. Hehe. No. W sensie widzę, że niektórzy Minecrafta wciąż lubią i niektórzy wciąż chcą. Muszę się postarać, żeby to po prostu raz w tygodniu go po prostu wrzucać, ale no, wiecie, żyćko bywa niestety niesprawiedliwe, wy to wiecie, ja często na to narzekam, ale po prostu priorytetem są też dla mnie bardziej studia, dlatego też nie ma aż tak dobrze, jak chciałbym, żeby mogło być, co nie, więc musicie to zrozumieć. Także, okej, tutaj w sumie już mogę tak budować cegłę. W sumie nie muszę tego wszystkiego tak psuć, żeby było cegłę widać, bo jak to tak jest troszeczkę naturalnie, powiedzmy, popsute, że tak to powiem, to i tak to ładnie wygląda. W sensie zakryte przez trochę ziemi czy też kamień. Czekajcie, dajcie mi tutaj ziemi, dobra, mam to. Zabudujmy sobie w ten sposób. Tutaj już w sumie nie ma sensu za bardzo. Coś takiego tylko można. To trochę damy mniejsze. Okej. Tutaj to się jakoś ma, jeszcze to zróbmy tak, żeby to z daleka przynajmniej się jakoś prezentowało. Dobra, tutaj jest ciekawie to rozwiązane, mi pasuje. Tutaj też będzie względnie okej. Czuję się jakbym jakąś warownię budował. Co najmniej do twierdzy Minecraft. Hehe, ciekawe kiedy wydarzenie kolejne by mi się potencjalnie udało zorganizować. Byleby tylko serwer stabilny postawić. To w pierwszej kolejności, a reszta jakoś będzie. Szczególnie jeśli regulamin zostanie przeze mnie podany wcześniej, a nie od razu podczas zabawy. Tak, już mam dużo nauczek na przyszłość. Dobra, ponieśmy jeszcze te cegły, bo one tutaj tak śmiesznie latają, okej. No i co? No i jeszcze trochę oddalmy się. No i spoko, moim zdaniem się to naprawdę ma. Aha, jakby się do jakiegoś pałacu tutaj zaraz miało wejść. Może jeszcze trochę tę górkę byśmy rozwalili, żeby to lepiej się miało. Albo po niższe kondygnacje też damy troszeczkę drewna. Jeszcze tylko po tej stronie to zrobić, ale to może za jakiś czas. Bardziej mi zależało, żeby tutaj tę górkę polepszyć i to ogarnąć. No i git, naprawdę mi się podoba. Może było jeszcze, powiedzmy, zrobić coś takiego. Dobra, nie, może trochę tak będzie za daleko, jak to tak będzie odstawać. Chyba, że... chodzi o to, że tutaj lampy dać, co nie, zamontować teraz. Nie, to będzie zbyt takie duże. A to jest wręcz za małe, żeby to było aż tak duże. Więc może tutaj takie odstające będą. O, i pod tym będzie bezpośrednio już lampiony sobie zwisać. Dobra, będzie można tak zrobić. Będzie naprawdę spoko, moim zdaniem. No i mówię, tutaj można by było jakieś domki małe postawić. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie zasypać tego jeziorka, czy coś z nim zrobić, to się okaże. Albo zrobić sztuczną rzekę po środku. I tutaj też dalej rzekę poprowadzić, bo chyba tam jest woda. I zrobić most. Może. Pomysłów jest mnóstwo, naprawdę. Ale jak potem z realizacją, jak to też sensownie zmieścić, żeby na odcinku się fajnie oglądało i nie było nudy. No, to też jest sztuka. Dobra, coś mi tutaj jeszcze chyba nie pasowało. Zróbmy to tak. Coś tutaj jeszcze mogę zmienić. Trudno powiedzieć w sumie. Nie wiem, co z tą górką można jeszcze, powiedzmy, ciekawego odwalić. Możemy troszeczkę ziemi dać, tak żeby trochę traum tutaj zarosło jeszcze. No nie wiem, potem mogę jeszcze kombinować na streamie, to ewentualnie polepszyć. Myślę, że nikt nie obrazi. No, o, tutaj w ogóle wygląda jakby jakaś dziura po wybuchu była, więc może to tak sobie zasypię. No i okej, jakoś się to ma. Też potem by się kiedy indziej to wyrównało. W porządku. Przejdziesz jeszcze z tej strony? Nie no, wygląda raczej całkiem znośnie. Nie wiem potem jak z transportem tych zwierząt będzie,
Czy będzie popełnione jakieś grupowe morderstwo? Nie wiem, anihilacja tych zwierząt i zostawić sobie kilku przedstawicieli, by przeprowadzić? Chyba tak, było najbezpieczniej, bo jakby się to potem i wszystko rozbiegło, to... O, tragedia. Tylko szkoda tych owiec. Szczególnie, że mi były bardzo potrzebne do budowania pomników, a może jeszcze jakieś inne kiedyś powstaną. Dobra, a ja tutaj wracam sobie trzciny zebrać, bo to się mega przyda. Zresztą już wiecie dlaczego. Po odbudowy niektórych aspektów. No i dobra, mamy to. W porządku. Ej, właściwie to mam już 2,5 staka tej ciny cukrowej, więc spokojnie powinno mi to wystarczyć na odbudowę biblioteki. To się dobrze składa, a przy okazji widzicie, mam jeszcze mnóstwo przy sobie kamiennych cegieł, więc zajmiemy się jeszcze budową jednej rzeczy. Przynajmniej początku, ale póki co, to ja się pójdę lepiej przespać. Ech, ta wieża zdecydowanie zbyt straszy, zróbmy lepiej z tym porządek. Ocelot, złaź stamtąd, bo sobie krzywdę zrobisz, już, niewierny kocie głupi. Chodź tutaj, chodź. Chodź, cwaniaczku, chodź, złaź stamtąd, już. Zszedłeś? Bardzo ładnie, na łóżeczko spadł. Patrz, jaki inteligentny kotek. Mam nadzieję, że nie jesteś tak tępy jak twój poprzednik, żeby wejść sobie w ogórka i po prostu eksplodować i... żeby można było cię głaskać wtedy na promieniu 2 kilometrów. Nie, nie, ciebie można w promieniu tylko pół metra głaskać, bo jesteś jednym kotkiem statycznym i w ogóle. Czemu to jest dziura? A, deska tutaj powinna być. Jezu, ale mnie też nikt denerwuje, nie? Zrobiłem tego bałwanka specjalnie tak trochę dla picu, bo zostałem poproszony, ale dobrze, że zdechł, naprawdę. Ten śnieg jest okropny. Trzeba by go było zamknąć gdzieś w piwnicy tego bałwanka. Ej, naprawdę, zrobimy sobie jakiegoś seks niewolnika, seks dungeon z bałwankiem. O nie, co za zło, za zwyrolstwo. Albo jeszcze pobrać na lolitki. Co jest? Mama Saturasa opętało ją. Proszę się uspokoić. Naprawdę, tak nie wolno, to nie po katolicku. Już, spokojnie, dobra, śnieg rozwalony, możecie pracować, dzieci. No, mam nadzieję, że tutaj jest względnie jasno i się nie będą żadne potwory pojawiać. Chciałem coś zrobić, a chciałem zrobić chleba, bo to się przyda. Dzięki, dzięki. Jedzenie dobre jest. Polecam każdemu spróbować kiedyś w życiu. No i dobra, tyle chleba wystarczy. Chodź, kot. Idzie ze mną czy nie? Dobra, tutaj jeszcze tego śniegu rozwalimy. Cyk i cyk. Powinno być już względnie ok. Już to jakoś wygląda. W sumie jak te wieże odbudowałem, to się trochę cieszę z tego mega. No, jeszcze tam trzeba będzie polepszyć. Tutaj jeszcze te palisady dobudować. Kot, chodź! Chodź, kot. Grubasie, leniuchu. Ty byś spał tylko, co? Trzeba będzie twoją szafę zbudować. Patrz, nie słucha mnie. Co za cwaniak. Przykupiłem go jedną rybą, żeby był mój, a on nie chce iść za mną. Ocelot V2. Trochę inteligentniejszy, ale mniej nieposłuszny. W sensie bardziej nieposłuszny. Ech. Aż się naprawdę boję wiedzieć, co to będzie, jak ja to skończę budować. Teraz pomyślmy, czy to już jest gotowe, żeby na tym schody stawiać? Jasne, że to jest już gotowe, żeby na tym schody stawiać. Także tak to będzie mniej więcej się już miało. Tylko tutaj już na przykład tak to nie jest gotowe, żeby schody stawiać. Trzeba będzie to rozwalić. Oczywiście. Chociaż schody będą postawione, żeby wiedzieć, gdzie wygląda, gdzie się ma główna ścieżka do naszej fortecy, naszej górniczej doliny. Jak już wspominałem, naprawdę to będzie zamek, do którego będziemy włodzić oczywiście. Tutaj można klasycznie zrobić coś takiego. Kot, przybyłeś jednak ostatecznie, grubaśku. Okej. Tylko nie wiem, czy potem naprawdę drewnianymi elementami to trochę jeszcze, wiecie, polepszyć, ulepszyć, ale to się potem jeszcze okaże. Jakby w miarę budowania tego wszystkiego. Tutaj oczywiście też możemy troszeczkę kamieniem wyłożyć, no bo czym by innym. W sumie jestem naprawdę zdania, że można by chyba było wszystko najpierw spróbować kamieniem zrobić, a dopiero w następnej kolejności spróbować jakieś elementy kamienne, pozbyć się ich kompletnie, a potem skorzystać na przykład z czegoś innego. No, rozumiecie, tak by to się ogólnie miało. Bardzo mnie oczywiście ciekawi ten punkt, to miejsce, gdzie miałaby powstać wieża. W sumie jedna z wielu, mam wrażenie, że.
Także oczywiście już zbudujmy coś takiego, żeby było widać, o co chodzi. No i też będę mógł wypełnić ten teren kamieniem tylko. Tylko czekać, jak sobie to obmyślałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy ja chciałem właśnie zrobić taką, jakby to powiedzieć, cztery, żeby było w środku 4 na 4. Sama w sobie była trochę o wiele grubsza. Nie wiem, ale mam nadzieję, że przynajmniej wy wiecie, o co mi może chodzić. Dobra, okej. Okay. Cóż, póki co wygląda to jak jeden wielki kamienny kloc, ale mam wrażenie, że może robić wrażenie. Tak, jeżeli to się tylko dokończy, jeżeli dokończę to zgodnie z moim planem. Ale jak już wspomniałem, najpierw możemy zrobić właśnie z tego jeden wielki kamienny kloc, a w drugiej kolejności dopiero to rozbudować. No i w końcu ten zamek zaczyna wyglądać tak, jak chciałem od samego początku. Wow, to idzie naprawdę w dobrym kierunku. Trochę jeszcze tylko górę tutaj usypać z tej strony, żeby tak to bardzo nie odstawało. I moim zdaniem fajnie się to zlewa z tłem, tylko tutaj jeszcze trochę tę ziemię poprawić i mega, aż sobie pomyślałem, jak gdybym swojego save'a po prostu stąd przeniósł kiedyś na twierdzę Minecraft i zrobił, wiecie, na kolejną edycję dla was i zrobił coś w rodzaju, że jakbym skończył ten zamek, jedna drużyna by była obrońcami tego zamku, a druga drużyna by w tamtej drewnianej mojej osadzie się bawiła i zabawiała. Hej, pan szkielet, dlaczego tam stoisz? Nie wolno tak, proszę się iść spalić. O to chodziło. A druga drużyna atakująca miałaby tutaj swoje obozowisko, co nie? Bo niby z jednej strony trochę blisko, ale wiecie, albo pobawić się coś na zasadzie, wiecie, ataków, trybów gry, w sensie, że w pierwszej kolejności trzeba by było bronić takiego drewnianego zamku, a w drugiej kolejności obrońcy wycofywaliby się tam. Kto wie, kto wie. Znaczy, to są jeszcze bardzo wstępne schematy z tego, co zauważyliście. Jeszcze to mogę zmieniać, trochę edytować.
To wie, czy może bym trochę tego nie poszerzył i nie zrobił bardziej kwadratowego, bo trochę prostokąt mi z tego wyszedł. Także jest na to szansa. Nie wiem, może to na streamie będę kończył, może w kolejnym epizodzie. Tutaj zrobiłem sobie podwaliny, żeby jakieś żelazne drzwi wstawić i tajny tunel. Kto wie, może by to było dobre. Wiadomo, tutaj kolejne przejście. Tutaj by stał mur i tak dalej, i tak dalej. Z tej strony można by było dać fajną pozycję, żeby mogli oszczeliwać wrogów, którzy chcieliby się dalej przedzierać. Także wydaje mi się, że twierdza całkiem sprawnie naprawdę zrobiona, solidna. Tutaj kolejne takie okienka. A czy zastanawiam się, czy zrobić wejście tutaj, czy może od tej strony. Ale to się jeszcze okaże. Także z tej strony nie jest aż tak epicko, tak ambitnie, ale to będzie poszerzane. Tu prawdopodobnie na tej górze coś jeszcze powstanie. No i z drugiej strony tutaj jeszcze będzie mur, co nie? Bo tak to będzie szło. To będzie taki zamknięta twierdza, taki obieg. Tylko póki co z tej strony w pierwszej kolejności trzeba zrobić właśnie takie wejście epickie do naszej górniczej doliny. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. To był Minecraft. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz i ocenę. No i wiadomo, z tą ankietą może coś spróbujemy zadziałać jeszcze. Tak zajrzyjcie do opisu i patrzcie, co tam się dzieje w komentarzach. No i ocencie. Albo też napiszcie słów kilka, co byście tutaj zmienili, albo co byście dodali. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś sprawnie nam się z tym Minecraftem uda działać i będą częściej odcinki się pojawiać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia czy usłyszenia w innych materiałach. Hej, hej!